Moi kochani, zaczynamy sobie nasze 100 dni na hardkorze w Minecrafcie. Wszedłem do gry, zorientowałem się, o co chodzi. Zainstalowałem shadery i to naprawdę ładnie wygląda. No i zaczynamy. Musimy tutaj przeżyć 100 dni. Jeżeli umrzemy, tracimy wszystko, łącznie ze światem. Tak więc, zaczynajmy. Pierwsze co oczywiście... Zbieram tego klocka z drewna. O, jak mi tej gry brakowało. Okej. Mam całe drzewo. Jezu, liście zaczynają znikać. Co dalej? Chyba crafting. O, to ja. Przeróbmy to wszystko na deseczki. Zróbmy crafting. Trochę patyków może? Czemu by nie? No i może jakiś kilofik na początku, co? Jest i kilof. Idziemy kopać. O ty świnio, no to straszysz już. Chcesz, żeby dziadek dostał zawału na początku odcinka? Dobra, jest w końcu jakiś kamień. Epoka kamienia, odblokowano osiągnięcie. O, jest i węgiel, moi drodzy. Będzie czym świecić. Ciekawy jestem, jak na tych shaderach wygląda światło pochodni. Nie ma co się zastanawiać, tylko postawimy pochodnie i sprawdzimy. O, jacie. Ładnie. Dobra, kamienny kilof już mi się znudził. Trzeba go wyrzucić i zrobić coś porządniejszego. Tu jesteś, crafting table. Zróbmy sobie od razu mieczyk i jeszcze stać mnie na siekierkę i łopatę. Pięknie. Zabieramy co moje i spadamy. Kilof w dłoń i kopiemy dalej. Muszę sobie znaleźć jakieś miejsce na domek, jak to zawsze w Minecrafcie. Ale jeszcze nie wiem gdzie. Pochodzimy, pomyślimy. A może, żeby nie kombinować, to zamieszkamy w takiej lepiance? Zawsze kombinuję z jakimiś domami. Zawsze. 10 lat temu. Zbudujmy się tutaj w tej skale. A co dalej, to się zobaczy. Nigdy w sumie nawet jeszcze nie przeszedłem tej gry, nie pokonałem Deltragona. Ale trzeba wskakiwać od razu na głęboką wodę i dać sobie wyzwanie przeżyć na hardkorze 100 dni. Lubię trudne gry. Nie wiem, jak się teraz gra w Minecrafta, ale za moich czasów budował się jakiś taki domek. Stawiał łóżko, skrzynkę normalnie i od razu zejście do kopalni. Tu sobie stolik postawimy. Zróbmy od razu piecyk. I podwójną skrzynkę. Dobra, teraz trzeba zrobić drzwi i pójść się zapolować na jakieś zwierzaki, żeby mieć co jeść. Bo nie wiem, jak to działa na hardkorze, ale... Chyba z głodu też możemy umrzeć. O, a dlaczego stworzyło mi się trzy pary od razu? Ciekawe ułatwienie na każdym kroku, no. Trzeba zrobić od razu śmietnik, bo ten kilof kamienny, a raczej drewniany, już mi wpadł do plecaczka. Coś takiego się kiedyś robiło i tam lawę na dole. A że nie mamy lawy, to zrobimy coś takiego. O, tutaj pół bloczka się stawia i już tam nie wpadniemy, a przedmioty można łatwo wrzucać. Więcej pochodni i odkładamy wszystko do skrzynki. Trzeba znaleźć wełnę, żeby zrobić łóżko i do tego to jedzonko, tak więc ruszam. Słońce już powoli zachodzi, więc musimy się pośpieszyć. Ale na horyzoncie widać świniaka, który na początku mnie przestraszył. Tak więc zemścimy się na nim. Dzia, chodzia! Jest jeszcze jeden skubaniec. A masz. To jakaś wielka kopalnia, jaskinia, czy co to jest? Wodę. O, tam na dole coś się świeci. Postawmy to pochodnie. Nie, nic to nie daje. Trzeba będzie się tam wybrać pewnego dnia, ale jeszcze nie dzisiaj. Tutaj jest kakao chyba, tak? Nie wiem do czego to jest, ale tu mi się odblokowały jakieś ciasteczka, więc ziarno kakaowca zbierzemy sobie. Może się przyda. Oj, trzeba się śpieszyć, bo naprawdę już jest... Noc, a w nocy wolę tutaj nie łazić, bo może być niebezpiecznie. Widzę tam konia. Zobaczcie, to jest konik? Tak, to są koniki. Nie wiem, czy coś potrzebuję, żeby je oswoić. Ciekawe. Kolejna jakaś kopalnia. Tam też sobie później zejdziemy, ale na razie wracam do domu, bo już jest za ciemno na takie podróże. Kusisz dziuro. Oho, mamy pierwszego towarzysza. No, spróbujmy się z nim. Chodzia. Oj, wybuchł. No przynajmniej nasionka mamy.
można posadzić i jakiś chleb wyrośnie. Chleb wyrośnie. Tak, Kasiorku, na pewno chleb ci wyrośnie. Zbierzmy tych nasionek trochę więcej, to od razu je posadzę. Oświetlamy bazę, jak tylko się da. Przydałoby się tu jeszcze jakąś wielką wieżę wysadzić, żeby oświetlić dookoła na górze i żeby był taki checkpoint, jakby punkcik, w którym możemy się zorientować, gdzie jesteśmy. No ale na ten moment upieczmy sobie mięsko. Dobra, mamy noc, więc czas wziąć się za kopanie. Robimy taki tunel 2x1 w dół. Tak się przynajmniej kiedyś robiło. Poczekajcie, muszę jeszcze zrobić drabinki. Bo tu się robi z jednej strony drabinki, z drugiej się zostawia puste i na dole się stawia tabliczkę z wodą i wtedy możemy stąd zeskoczyć na sam dół. Nie tracimy życia, a po drabince sobie wchodzimy. Pewnie już wymyślili jakieś lepsze sposoby, jakieś trampoliny czy cokolwiek, ale windy może? No, ja nie znam tych sposobów, więc może w przyszłości je poznam. Mam 7 desek, więc za dużo z tego nie zrobię drabinek. Tak więc musimy iść jeszcze po drewno. Mam 26 drewna, nie wiem czy to troszkę nie za mało. Spróbuję jeszcze dostać się do tego drzewa wielkiego. Coś mi to ciągle łazi. I zebrać to wszystko, co tutaj jest. Dobra, wyżej się niestety nie dostanę. Zróbmy dużo badyli. I jeszcze więcej badyli. I teraz drabinki. Może jeszcze tych drabinek więcej. Zróbmy ze wszystkiego. Dobra. Zróbmy jeszcze więcej pochodni, w razie czego mam drewno, żeby cokolwiek tutaj sobie stworzyć. No i chyba możemy iść. No to siup w dół. O, zepsuł mi się kilof. O tym nie pomyślałem. Czekajcie, dało się stawiać co drugie pole drabinkę, czy nadal się tak da? Sprawdźmy. No nie bardzo. No dobra, wracamy. No, co my tu mamy? Czyżby to jakiś nowy materiał? Odblokowano recepturę. Sprawdź księgę receptur. Co to jest? Ruda miedzi. Może jakieś kable miedziane można robić. Okej, okay, jeszcze więcej węgla mamy. Zbierzmy sobie. Dobra, dało się wykopać wszystko. Ile tego było? 49 kawałków węgla tutaj było. Ja cię kręcę. O, mamy pierwszą jaskinię, moi drodzy. Wchodzimy do niej. Ja sobie tylko rozstawię tutaj lampki, żeby było bezpiecznie. I zrobimy sobie drzwiczki. Oczywiście wszystko dla bezpieczeństwa. Dobra, z tej strony nic nie ma. Tu trzeba będzie drzwi wstawić. I idziemy zwiedzać, moi kochani. To nie jest jakaś zwykła jaskinia, zobaczcie. Mamy jakieś tory. Kopalnia chyba. Ohoho, i chyba pierwsze żelazo, zobaczcie. Czy to jest żelazo? Tak, to jest żelazo. Zbieramy. O, a to co? Da się to zebrać? Nie, to zwykła świecąca liana. Ale tu jest dziura. Nie wiem, czy to nie była jedna z tych, które mieliśmy przy naszym domku. I kolejne żelazo. Okej, tu już więcej surowców nie widzę. Poza tym węglem, ale mamy go na razie sporo, więc jak będę potrzebował, to się po prostu tu wrócimy. Teraz zejdźmy jeszcze bardziej w głąb. To jest jakiś nowy surowiec. Czym ty jesteś? I ty? Zobaczmy. Gładki bazalt i kalcyt. Nie mam pojęcia, do czego to jest. Dobra, ale zbiorę sobie tego trochę. O, to kolejny jakiś materiał. Bo w sumie ładne, nowe. Trzeba to poznać. O, a to daje jakieś dźwięki fajne. Jak się uderza. O, jak się po tym chodzi, to też daje takie dźwięki. Może być dobre na ścieżki. O cholera. Co to za kwiatuszki? To diamenty, moi drodzy. Jakieś takie kryształy. Oj, jak się rozwali to. Niestety, nic z tego nie ma. Fajne. To jakiś dziwny tunel. Taki wąski, chyba wolę tu nie iść. Wróćmy się i pójdziemy tą oto kopalnią. Mamy pajęczynę. Ona się na pewno przyda na jakiś łuk albo wędkę. Jest koniec. Te tory sobie zbiorę. Nie wiem, czy mi się przydadzą, ale może coś spróbujemy z nich stworzyć. Oj, co to jest? A, woda. Ja pierdzielę. Ja się przestraszyłem. Myślałem, że jakiś nowy mobek. Uff. Ja cię sunę. Nie róbcie takich dźwięków mi tutaj. Ja tu jestem sam.
O, mamy jakiś wagonik ze skrzynką. Sprawdźmy, co my tu mamy. O, świecące jagody. Ciekawe, chlebek, złote jabłko. To chyba dobre, co? Nasiony buraka. Nasiony arbuza. I tory aktywacyjne i tory zasilane. Ten wózek też można wziąć. Patrzcie, co my tu mamy ukrytego pod wózkiem. Lapis lazuli. Dobra, tutaj to wszystko zaczyna się ładnie rozchodzić. Lewo, prawo, prosto, w dół, w górę, więc trzeba zdecydować, w którą stronę pójdziemy. Chciałbym zawsze wszystko zwiedzić, ale wszystkiego się nigdy nie da zwiedzić. Oho, idą szkielety. Wow, wow, wow. O cholera. O nie, 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 spadamy stąd. To mi zabrało pół HP na jednego strzała. Ja muszę się najpierw uzbroić w zbroję, lepszy miecz i dopiero tu wrócimy. To jest hardcore, moi drodzy. Zjedzmy kotleta i idziemy do domu. Gdzie jest ten dom? Chyba tu. Okej, wróciłem. Trzeba tu trochę posprzątać, oporządzić się. I chyba już nadchodzi poranek powoli. No jeszcze chwilkę. Musimy zdobyć wełnę, żeby stworzyć łóżko i móc te noce przesypiać. Chociaż wtedy szybciej minie 100 dni i nie zdążymy nic ciekawego osiągnąć. A. Może nie każdą noc będę przesypiał. Dobra, to sobie tak troszkę upiększyłem, powiedzmy, testuję te bloki. Jak wyglądają, jak do czego pasują i tak dalej. A jak zbiorę ich troszkę więcej, to sobie zrobimy tutaj jakiś ładny pokój. No niestety z tej miedzi chyba tylko można zrobić bloki rudy miedzi, tak więc stworzę sobie ile się da, no i tyle. Okej, mamy 11 rudy żelaza, więc przepalmy to. I zaczniemy oczywiście od stworzenia kawałka zbroi. Zrobimy sobie wędkę, nie wiem jak ona działała, ale stwórzmy to i do tego łuk. Dobra, 8 żelaza mamy, można zacząć od zbroi. A ile trzeba na tarczę? O, zrobimy sobie zbroję i do tego tarczę. No a z dwóch ostatnich żelaza stworzymy mieczyk. No, widzę, że kamienna siekiera jest o wiele lepsza od miecza, ale wolniej atakuje. Może z siekierą lepiej latać? No nieważne, nakładamy tarczę, zbroję, która daje nam 6 prota i lecimy. Mamy dzień, moi kochani, spróbujemy zdobyć wełnę z owiec, żeby zrobić sobie łóżko. To jest taka główna misja. O, jajeczko, kurka i świnka. No i mamy więcej żelaza, więc trzeba tutaj pozbierać. Nie widziałem nigdy takiego biomu, żeby na powierzchni były materiały do zbierania. O, tam zima jest i pszczoła lata. I jacie, może miod da się hodować jakoś. No, słychać tutaj lawę, gdzieś musi być pod ziemią. Pierwsza krowa, wiem, że jej skóra jest potrzebna do zrobienia książek, a książki są potem potrzebne do enchantów. Zbieramy od razu. O, to pewnie jest ta jaskinia, którą, tak jest, którą wcześniej widzieliśmy z dołu. Ale gdzie jest ta lawa, jestem ciekaw. Jak już tu jest tyle żelaza, to musimy zrobić zbroję do końca i wiaderko, bo bez wiaderka to lepiej z domu nie wychodzić. Dobra, mamy 16 rud żelaza, idealnie na resztę seta, czyli na spodnie, buty i czapkę. Tu jest kolejne jakieś zejście, cholera, dużo tego tutaj jest, tutaj też. Oho, gdzie tu iść najpierw? O, dynie, czy dynie są do czegoś potrzebne? Jakieś placki się z dyni robi, ciasto? Może? Zbierzemy, zobaczymy. O, odblokowana jakaś receptura jest z dyni. I bambus. Zobaczmy. Czy może jakaś receptura? O, stolik z bambusa. Patyki z bambusa. I coś jeszcze. I więcej krówek. A to co, jakieś nowe drzewo? Może owoce z niego będą? Nie, to chyba tylko tak wyglądowo wygląda inaczej i tyle. Cześć pszczółko, a może one, to jest drzewo jest zapylone przez pszczółkę, dlatego te kwiatki się pojawiły. Ciekawe, nie będę cię bił, pszczoło. A owieczek jak nie było, tak nie ma. O! Zombiaka słyszę. Nie pod ziemią. Mogłem z pajęczyn sobie zrobić wełnę, ale wolałem mieć łuk i wędkę. O! Co to? Babuszko?
Co ty robisz? Kiedyś był taki mod, że było mnóstwo różnych zwierząt i jak się oswoiło taką papugę albo ptaka, Mokreacher chyba się nazywało, to można było spadać bez fall damage'a jakby. Opadaliśmy sobie tak powolutku, co to jest? Jakieś stalaktyty, stalagmity się porobiły z tego. Ja ci, okej, kopalnia. Ja pierniczę. Ale tutaj to jestem jeszcze za wąski na to. Czy jak to się mówi? Jeszcze jakaś jaskinia, zbiorę sobie węgiel na to wiaderko, bo bez wiaderka z wodą to jakoś tak strach chodzić. Jest, są łowiecki. Oje. Tylko przydałoby się... No albo dobra. Zabijamy, jest was dużo. Ja tylko 3 sztuk potrzebuję. No i mamy to. Wow, ale bym wpadł do dziury. Wracamy do domciu, bo robi się noc. Jest już dom na horyzoncie. Tak jest, dobra. Wchodzimy do środka. I stawiamy łóżeczko. Żelazo na przepalanie. Zróbmy jeszcze jeden piecyk może, bo... Nie mam gdzie mięska przepalić. Zjedzmy chlebek i do spania. Słodkich snów.